Hejcie, siemanko, dzisiaj przychodzę do was z bonusowym materiałem pod postacią kompilacji wszystkiego, co pominęliście oglądając cały serial Niesamowity Świat Gumballa. Jest to materiał, który rozszerzyłem o nawiązania do stron internetowych oraz do gier. Dlatego też ten film podzieliłem na kilka rozdziałów. Na początku będą nawiązania do stron internetowych, następnie do gier, a na końcu będą nawiązania do filmów oraz animacji, które są podzielone na poszczególne sezony. Generalnie robię ten film, gdyż po prostu chciałem mieć na kanale film, w którym będą dosłownie wszystkie nawiązania z tej animacji w jednym miejscu. Tak więc jeszcze proszę Ciebie, drogi widzu, o zostawienie tutaj łapeczki w górę oraz subskrypcji, no i zapraszam Ciebie do oglądania. Tak więc jak myślicie, do jakiej strony internetowej może się odnosić to, co właśnie widzimy? Mamy tutaj wielki napis Elmore Maps, do tego po kliknięciu w ulicę przenosimy się dalej i możemy za pomocą myszki się obracać i oglądać to, co się dzieje wokół nas. A szczególnie co to jest za strona, sugeruje nam napis w lewym górnym rogu, Street View. Myślę, że tutaj wszyscy będą zgodni co do tego, że to jest Google Maps. A teraz przejdźmy sobie do kolejnej strony, jaką jest Elmore Stream, na której można robić live'y, wrzucać filmiki, je komentować i oczywiście przeglądać. Tak więc takich opcji dostarcza nam ta strona, na której aktualnie mnie oglądacie. Nie mówiąc już o tym, że to co widzimy w przeglądarce Gumballa ma w żółtym kółku duże litery IT, prawie jak skrót IT. No nie powiecie mi, że to nie brzmi naprawdę podobnie. Następna strona internetowa jest dosyć mało popularną stroną w Polsce, ale najpierw musicie posłuchać, co mówi komputer w Gumballu, by wiedzieć, o jaką stronę może tutaj chodzić. Mogę być wredny dla każdego, bo jestem za ekranem w moim bezpiecznym i spokojnym domu. Oczywiście on się tutaj śmieje, że on jest anonimową osobą i może pisać, co tylko mu się podoba. I to właśnie to wydarzenie nawiązuje do 4chana, czyli amerykańskiej strony internetowej, gdzie każdy może założyć jakiś wątek oraz się wypowiedzieć na każdy temat jako anonimowa osoba, gdyż ta strona nie ma rejestracji i nie prowadzi bazy użytkowników. Kolejne nawiązanie to jest oczywiście Elmore Search, które nawiązuje do Google, czyli najpopularniejszej wyszukiwarki na świecie i każdy ją ma na swoim urządzeniu, bez znaczenia czy to jest telefon, komputer, laptop czy też inna elektronika. Jak jesteśmy w temacie Google, to nie mogło tutaj zabraknąć Google Translator, który pojawił się w odcinku Boombox, gdzie nasze postacie chciały zrozumieć, co im powiedział Juk. Kolejną stroną internetową, jaką możecie zobaczyć w naszym serialu, to jest Elmore Plus, na której można robić m.in. takie rzeczy. Szybko, zablokuj zanim odpowie! Uwielbiam Elmore Plus! Jest jak prawdziwe życie! Blokowanie innych, komentowanie, no to jest Facebook jak nic. Kolejne nawiązanie, tym razem do Instagrama, to jest to, jak chłopaki przeglądali sobie zdjęcia swoich znajomych. A teraz pogadajmy sobie o najpopularniejszej chyba aplikacji randkowej na świecie. A chodzi mi tutaj oczywiście o Tindera, który też się pojawi w Niesamowitym Świecie Gumballa. Dostanę profile dziewczyn z tego samego miasta i mam przesunąć w dół, jak zobaczę tę jedyną. Jeśli ona zrobi to samo, możemy pogadać. Przesuwanie profili w którąś ze stron to na pewno jest Tinder jak nic. W sumie jakby nie było, to Elmornet jest prawie jak Google, bo mają tam dosłownie wszystko, co ma Google. A w odcinku Wirus mogliśmy nawet zobaczyć Gmaila. No popatrzcie na te kolorki koło Elmaila. No wygląda jak jedna z pierwszych wersji Gmaila. Teraz będzie coś naprawdę super ciężkiego i sądzę, że tylko nieliczni ogarną, co to może być za strona. No bo tutaj mamy super wielki napis Elmore Flix. Do tego logo tej strony jest jeszcze w kształcie łuku. I na tej stronie można oglądać różne filmy. I mamy tam top 100 zamiast top 10. No naprawdę to jest bardzo ciężkie nawiązanie do Netflixa. Teraz przejdźmy sobie do czegoś, co jest super przestarzałe, ale bardzo wielu z nas korzystało z tego kiedyś. I chyba dalej każdy to ma na swoim Windowsie. Hej, może mu teraz wyślij przeprosiny. Ten charakterystyczny dźwięk dzwonienia to chyba rozpozna każda osoba, która kiedykolwiek korzystała z Escape'a. Jeszcze wróćmy sobie do odcinka, w którym to nasze postacie robiły zdjęcie Rockiemu. No i on za bardzo ładnie na nim nie wyszedł, więc go postanowili tak przerobić, jak to robią często supermodelki. Czyli zdjęcie wyszło średnie, ale magia Photoshopa zrobiła swoje. Czy tylko mi się wydaje, że Elmopedia to jest nawiązanie do Wikipedii? Bo w końcu Wikipedia, Elmopedia brzmi bardzo podobnie. Do tego obok loga wielki szary globus. I do tego obydwie strony służą do gromadzenia wiedzy oraz jej udzielania. Dobra, wydrukowałem listę sposobów na szkodniki od ekspertów z Elmopedii. Następna strona internetowa pochodzi z odcinka, w którym to Gumball podawał się za Akinę. No i widać, że cała strona przypomina nam Twittera. Do tego mamy obok profilu tweety, followersów oraz lajki. Do tego Darwin, który pisał do Gumballa, wysyła link do swojego profilu na tej stronie. I owa strona nazywa się Twitter. Dodajcie do tego jeszcze literkę E i macie Twitter.
teraz wam puszczę scenkę, która powinna wam sugerować, co to może być za strona. Zbieramy fundusze na własny internet. Raczej po prostu żebrzecie. Nie żebrzemy, bo świadczymy usługi. Jakie usługi? Za dolara otrzymujesz słowne podziękowanie. Za 10 słodki uśmiech i uczucie ciepła w sercu. To, co właśnie słyszeliście, to jest parodia znanej nam wszystkim strony startupowej, czyli Kickstarter, która to pozwala robić ludziom zbiórki na różne rzeczy. Zaczynając od małych firm poprzez finansowanie różnych fanowskich projektów. I tutaj warto wspomnieć, że nie jedna gra, która znajduje się na Steamie, pozyskała swoje środki właśnie z takich zbiórek. Też tam możecie znaleźć zbiórki na stworzenie jakichś gier planszowych, wydania książek. No naprawdę z wielu dziedzin tam są zbiórki. Kolejna strona, która ma parodiować inną, to jest Online Plates. No i Darwin tam zamawia talerze, które potem okazują się być talerzami, ale papierowymi. No i to właśnie ma nawiązywać do AliExpress, że coś faktycznie może i znajdziemy tam taniej, ale niekoniecznie to musi być tą samą rzeczą, którą zamówiliście. A jak ktoś nie wie, co to jest AliExpress, to jest to chińska strona, na której możecie zrobić zakupy. I często bywa tak, że oni po prostu wam wyślą więcej rzeczy, niż wy zamówiliście, dlatego że oni sami wiedzą o tym, że część z nich jest po prostu popsuta. Kolejne nawiązanie, a w zasadzie to dwa, mamy w odcinku, w którym to Gumball chce się stać mądrzejszy i po raz pierwszy korzysta on z internetu i wtedy wyskakuje mu naprawdę wiele stron. I jak zwolnimy sobie te wyskakujące strony, to możemy tutaj dostrzec ten fakt, że jedna z nich nazywa się Elmore Daily News, co to nawiązuje do wszystkich portali internetowych z kategorii informacji oraz to ma nawiązywać do gazety Daily News, która to jest w USA. I potem jeszcze widzimy tam stronę o nazwie G-Way, która to jest sklepem internetowym. I to ma parodiować eBaya, czyli też sklep internetowy, w którym to możemy kupić sobie różne rzeczy, ale dużo lepszej jakości niż na AliExpress. Na pewno pamiętacie odcinek, w którym to Watersonowi wynajęli dwóm kozom swój dom. I wówczas mieliśmy scenę, gdzie to widzimy w telefonie aplikację Elmore BNB, a to jest nawiązanie do aplikacji Airbnb. Akurat w Polsce to jest mało popularna aplikacja, ale w niej chodzi o to, że na przykład wyjedziecie gdzieś sobie na wakacje i w tym czasie ktoś od was wynajmuje wasz dom. No i wy na tym jeszcze zarabiacie. Jeszcze do tego w Elmore mamy taką stronę jak Elmore Buzz, na której to nasze postacie mogą sobie zrobić różne quizy. No i my w Polsce mamy odpowiednik tej strony, a jest nią stronka Same Quizy. No, dzięki. To nie to samo, ale musi wystarczyć. Tak myślę, że każdy z nas zna tą sześcienną grę. I oczywiście ta scena miała nawiązywać do Minecrafta. I chyba każdy, kto kiedykolwiek widział Minecrafta, wie, że ta wersja gumballowa naprawdę go przypomina. W sumie nic dziwnego, że zrobili taki easter egg do tak świetnej gry. Przejdźmy sobie do kolejnego nawiązania w niesamowitym świecie gumballa, które pojawia się w odcinku Konsola. Na pewno fani serii gier Final Fantasy dostrzegają tutaj niesamowite podobieństwo, gdyż mamy tutaj wielką postać, która oczywiście jest bossem. Do tego nasze trzy postacie, które oczywiście mają pasek HP i MP. No i oczywiście Nikki. Sama scena oczywiście troszeczkę odstaje od typowej gry, ale podobieństwo jest uderzające. Jak Mario mnie podrzucił. Czym? Swoim go-kartem? Nie, ściga się tylko w weekendy. W tygodniu zajmuje się hydrauliką. No mam nadzieję, że ten opis sam wam powiedział, o jaką tutaj postać chodzi. A oczywiście chodzi tutaj o naszego czerwonego hydraulika, czyli Mario. Ale to jest tylko takie małe nawiązanie do tej kultowej gry, bo po chwili mamy super duże nawiązanie do tej gry, gdyż widzimy Gumballa, jak się staje pikselową postacią i skacze sobie po innych postaciach i przeszkodach. Po czym na końcu zjeżdża z flagą w dół i widzimy obok niego kartonowy zamek, co to jest wręcz idealnym nawiązaniem do tych pierwszych wersji Mario, gdzie jeszcze gry nie miały jakiejś super grafiki. Pamiętacie może Richarda, jak grał sobie kiedyś w kalkulator i magicznie sprawił, że komputer mu wybuchł? No to to właśnie miało nawiązywać do Sapera, który kiedyś był prawie na każdym komputerze. Za to Alan, kiedy wybierał sobie twarz super złoczyńcy, to przez chwilę mieliśmy na nim twarz doktora Eggmana, co oczywiście nawiązuje do serii gier o Soniku. Chyba żartujecie. Natomiast ta scena ma nawiązywać do serii gier Left 4 Dead, w której to nasze postacie musiały uciekać przed hordami zombie. No tutaj w Gumballu było dosyć podobnie, no ale za to każda tutaj osoba była zarażona szczęściem, oprócz panny Simian. W sumie nic dziwnego, ona zazwyczaj jest taka zgorzkniała. Za to ta magiczna fuzja Gumballa i Darwina ma nawiązywać do jednego z przeciwników, jakich możemy spotkać w Last of Us. Portal niebieski i pomarańczowy, co powoduje, że wchodząc w jeden z nich pojawiacie się w drugim portalu, no cóż to może być innego niż gra Portal 2.
A dokładnie to jest nawiązanie do Portalgana, który w grze był odpowiedzialny za tworzenie tych właśnie portali. Jak mam być szczery, to twórca tutaj głównie nawiązuje do tych starszych gier, które były kiedyś dużymi hitami. I na przykład też tutaj mamy nawiązanie do Street Fighter 2, gdzie nasze postacie po prostu w pikselowej formie biorą i się naparzają na ulicy. Czyli taka typowa gra na konsolę, gdzie to klikacie wszystko co popadnie na padzie i wtedy wychodzą wam niesamowite kombosy. A propos starych gier, czy ktoś tutaj z zebranych grał kiedyś w Zeldę? Bo na przykład Gumball grał w coś podobnego, ale nie do końca w Zeldę, bo grał w Zelmor. Taką Zeldę, ale Elmor. Pierwsze nawiązanie możemy znaleźć już w pierwszym odcinku Gumballa, gdyż na pewno pamiętacie scenę, w której to Gumball z Darwinem mieli nakładany na twarz make-up. I w tej scenie Darwin się do nas obraca, ze świetnie wyglądającym make-upem na twarzy. I ta scena ma nawiązywać do komedii z 2001 roku Zoolander. Zdaje się, że mam uczulenie. Dlaczego tobie nic nie jest? Czy ja wiem? Może dlatego, że mam idealną cerę? W odcinku o tytule Dług mamy fragment, w którym to pan Robinson ma swój występ na scenie i w trakcie tego występu on skacze i wykonuje dokładnie taki sam taniec, jaki mogliśmy zobaczyć w filmie z 1983 roku o tytule Flashdance. A co lepsze, nawet muzyka w tle towarzysząca panu Robinsonowi jest taka sama jak w tym filmie. Kolejnych kilka nawiązań możemy znaleźć w 5 odcinku pierwszego sezonu. Pierwsze nawiązanie jest w momencie, kiedy widzimy sąsiada Gumballa z tabliczką z napisem "Koniec jest blisko". Oczywiście on bierze i też to wykrzykuje. Koniec jest blisko! Koniec jest blisko! Koniec jest blisko! Koniec jest blisko! Właśnie ta scena jest nawiązaniem do takiej samej sceny w Simpsonach. Koniec jest bliski. Następne nawiązanie możemy znaleźć w scenie, kiedy to Anton je kanapkę, a wokół niego jest mnóstwo ptaków. I właśnie ta scena ma nawiązywać do filmu Ptaki z 1983 roku. Trzecim nawiązaniem w tym odcinku jest scena, w której to możemy zobaczyć, jak wielki cień pochłania pobliską okolicę. Właśnie ta scena ma nawiązywać do filmu Dzień Niepodległości, kiedy to statek obcych pojawił się na orbicie Ziemi. W odcinku Sukienka mamy scenę, w której to Darwin zakochuje się w Gumballu w sukience. Siedząc na zajęciach, on tworzy jego rysunek, który ma być odzwierciedleniem sceny z Titanica, w której to Rose jest malowana przez postać odgrywaną przez Leonardo DiCaprio. Nie odrobiłem zadań, dasz mi spisać? W siódmym odcinku mamy znowu więcej niż jedno nawiązanie, a dokładnie mówiąc mamy ich tutaj dwa. Pierwsze pojawia się w scenie, w której to Daisy, czyli zabawka Anais, została jej zabrana przez resztę dzieci. I żeby Gumball pomógł jej ją odzyskać, ona robi wielkie słodkie oczy, a ta scena oczywiście ma nawiązywać do Shreka dwójki, w którym to kot w butach też robił wielkie słodkie oczy. Następne nawiązanie pojawia się w scenie, w której to Gumball wraz z resztą swojego rodzeństwa na złomowisku kryją się w jednym ze samochodów, przed Tiną. I właśnie ta scena ma nawiązywać do już klasycznego filmu, jakim był Jurassic Park. Następne nawiązanie możemy dopiero znaleźć w 12 odcinku pierwszego sezonu, w którym to Carrie weszła w ciało Gumballa, po czym trzymając się sufitu obraca jego głową. I oczywiście ta scena ma nawiązywać do klasycznego już Egzorcysty z 1973 roku. Następne nawiązanie pojawia się w kolejnym odcinku w scenie, w której to Gumball zjeżdża po ogonie Tiny. I myślę, że każdy, kto oglądał kiedykolwiek Flintstonów, widzi tutaj podobieństwo do intra tej kreskówki. W odcinku Żart nasza dwójka postaci postanowiła na materacu przyciągnąć Richarda do rzeki. Co jak się później okazuje, on się budzi na środku morza. Myślisz, że będzie na nas zły? Nie, przecież to tylko taki mały żarcik. I ta scena ma nawiązywać do filmu Niewieście bliźniaczką, które wykonały podobny żart, tylko że osoba, na której ten żart był wykonywany, skończyła nieco lepiej, bo na środku jeziora, a nie morza. Słodkich snów, najdroższa mamusiu. W
15 odcinku dwójka naszych postaci jest przebrana za karateków, co to ma nawiązywać do filmu Karate Kids. W odcinku Zwrot gotówki mamy scenę, w której to Richard, udając kozaka, wyciąga z kasy sklepu pieniądze, przez co sklep od razu się zamyka i wtedy Larry postanawia szybko z niego uciec, nim zamkną się drzwi. W trakcie wykonywania tej czynności on gubi swoją czapkę, ale idealnie przed zamknięciem ją odzyskuje, co to ma nawiązywać do Indiana Jonesa z 1984 roku, w którym to mieliśmy podobną scenę, tylko że zamiast czapki był kapelusz. Kolejne nawiązanie znajdziemy w 25 odcinku pierwszego sezonu, w którym to pan Robinson zamieszkał na strychu rodziny Watersonów, a Richard myślał, że on jest duchem. Richard, kochanie, może pomógłbyś mi zejść? Czy ty nie rozumiesz, że to wojna? Jedną kiełbaskę już straciłem, kolejnej już nie mogę stracić. Wówczas Richard biega po domu z odkurzaczem i zastawia pułapki, mając nadzieję, że złapie ducha. A to oczywiście ma nawiązywać do filmów serii Ghostbusters. W 28 odcinku mamy znowu kilka nawiązań. Pierwsze z nich nawiązuje do drugiej części Kevina samego w Nowym Jorku. To nawiązanie polega na tym, że Gumball skacze do basenu, w którym to gubi swoje gadki. I podobną scenę mieliśmy w Kevinie. Chwilę później mamy scenę w bibliotece, w której to jedna z postaci ma szary kapelusz i krzyczy do innych, że nie przejdą. A zaś nie przejdziecie! A to oczywiście ma nawiązywać do już kultowej sceny z Władcy Pierścieni Drużyna Pierścienia, w której to Gandalf krzyczy: nie przejdziesz. Nie pozwolę ci przejść. W 32 odcinku dostajemy scenę, w której to mamy ciężarówkę, z której wypadają opony, a Gumball je wszystkie omija i to ma być nawiązanie do filmu Oszukać Przeznaczenie 2, w którym to mieliśmy scenę ze spadającymi kłodami ze samochodu. W odcinku Helm dostajemy dwa nawiązania do Władcy Pierścieni, mianowicie złomowisko ma przypominać Mordor, a Gumball ma tutaj przypominać Golluma, który śledził naszych hobbitów. Za to na koniec mamy scenę, w której to Gumball skacze do otchłani za swoim hełmem, ale na szczęście jest ratowany, co to ma nam sugerować zakończenie Władcy Pierścieni, w którym to Gollum skoczył do wnętrza Góry Przeznaczenia za pierścieniem, tylko że on nieco gorzej skończył. W 36 odcinku Gumballa dostajemy kolejne dwa nawiązania. Pierwszy z nich polega na tym, że Gumball robi wielkie oczy, co to ponownie nawiązuje do kota w butach ze Shreka 2. Za to następne nawiązanie pojawia się kilka scen dalej, w którym to Gumball ma zakładany hełm oraz resztę zbroi. Co to oczywiście ma nawiązywać do Dartha Vadera z Gwiezdnych Wojen. W pierwszym odcinku drugiego sezonu możemy zobaczyć scenę, w której to nasze postacie walczą o pilota i w pewnym momencie Nicole ucieka im z pilotem i przeskakuje z jednego budynku na drugi. Wolę schodami. I ta szczególna scena ma nawiązywać do filmu 13 dzielnica, w którym to jedna z postaci przy pomocy parkouru ucieka przed innymi typami. W odcinku Olbrzym mamy scenę, w której to Gumball próbuje nauczyć się latać na miotle. Jednakże jego nauka kończy się tym, że on z niej spada, przy okazji wykonując kilka fikołków. I ta właśnie scena ma nawiązywać do pierwszej części Harry'ego Pottera, a mianowicie do sceny podczas meczu Quidditcha. W kolejnym odcinku mamy scenę, w której to Tobias trzyma się za nogę i wydaje dosłownie taki sam dźwięk, jaki wydawał Peter z Family Guy'a podczas uderzenia się w kolano. W czwartym odcinku mamy kilka nawiązań. Pierwsze z nich mamy w scenie, w której to nasze postacie meldowały Nicole, co osiągnęły danego dnia, po to by ona mogła te osoby umieścić w danej rubryce w tabelce. I w momencie, kiedy przyszła kolej na Darwina, ten zaczął wygwizdywać piosenkę, po której przyleciał do niego ptak, co to właśnie ma nawiązywać do Królewnej Śnieżki. Nauczyła się pieśni godowej myśli królika. Kilka scen później mamy pewien fragment, w którym to Gumball ściąga Richardowi maskę od paintballa, gdyż on nie może w niej oddychać. I ta właśnie konkretna scena nawiązuje do Gwiezdnych Wojen, w których to Luke ściągnął maskę Vaderowi. W piątym odcinku mamy kolejne nawiązanie, mianowicie do zielonego ducha, którego mogliśmy zobaczyć w filmie Ghostbusters z 1984 roku. Po
czym kilka chwil dalej wchodzi Leslie z odkurzaczem, co to oczywiście też nawiązuje do tej produkcji. Jednakże w tej scenie mamy jeszcze jedno nawiązanie do zespołu AC/DC, mianowicie na odkurzaczu jest naklejka z trochę zmienionym ich logiem, na ABCD. Następne nawiązanie pojawia się w 9 odcinku 2 sezonu, w scenie, w której to Gumball z Darwinem jako dwa duchy przerabiają śpiącego Larry'ego na poszukiwaną osobę, a po chwili na stację wchodzi policjant. I ta konkretna scena nawiązuje do filmu z 1998 roku o tytule Ścigany. Cześć, Larry! A czym mogę służyć? Możesz podnieść łapę do góry! Nieco dalej dostajemy kolejne nawiązanie, tym razem do disneyowskiego Herkulesa. Mianowicie nasze postacie z Gumballa wskakują do dziury pełnej dusz i spadając tam obracają się w kółko. No to po jabłkach! Musimy tam wskoczyć, żeby je odzyskać! Jasne! I bardzo podobną scenę mieliśmy w Herkulesie, który to również wskoczył do otchłani dusz po to, by wyciągnąć swoją ukochaną. Ale co to dla ciebie? W kolejnym odcinku dostajemy scenę z pierdzącą pandą, która ma nawiązywać do animacji Little Panda Fighter, która była jawną podróbką Kung Fu Pandy. Kilka scen dalej mamy pewien fragment w Gumballu, w którym to nasze postacie rozwiązują zagadkę, która polegała na tym, by dowiedzieć się, co się takiego stało z ich pieniędzmi, że oni muszą żyć w biedzie. I w pewnej scenie nasze postacie widzą światło, które pada na cegłówkę z komina. I po wyciągnięciu jej może nie odkrywają tajnej wiadomości, jak w Skarbie Narodów, jednakże ta scena ma nawiązywać do tego filmu. W 14 odcinku mamy scenę, w której to Bobert skanuje na czerwono otoczenie Darwina. I ta właśnie scena ma nawiązywać do drugiej części Terminatora. W odcinku Zegarek Richard uświadcza Gumballa niesamowitą historią o zegarku, który to jest w ich rodzinie od pokoleń. Oczywiście Gumball tego nie słucha. Podarował go mnie. A teraz, młodzieńcze, ja daję zegarek tobie. Ta scena ma nawiązywać do kultowego filmu Pulp Fiction, w którym to również mieliśmy opowieść o zegarku. A teraz, mały. Oh man, oddaję ten zegarek tobie. W 18 odcinku 2 sezonu możemy zobaczyć, jak nasze postacie leżą na ziemi i się przepraszają. I właśnie ta scena ma nawiązywać do filmu Wojna Państwa Rose z 1989 roku, która kończy się tym, że osoby otwierają drzwi do ich ciemnego pomieszczenia i przy okazji wszystko oświetlają. Za to 25 odcinek Gumballa nawiązuje do 19 odcinka 2 sezonu Laboratorium Dextera, w którym to nasza postać też sobie wymodelowała twarz, by rzekomo wyglądać piękniej na szkolnym zdjęciu. Jednakże zdjęcie i tak wychodzi rozmazane. Swoją drogą, jak ktoś nigdy nie oglądał Dextera, to polecam sobie obejrzeć. Przejdźmy sobie do kolejnego nawiązania, które można znaleźć w 26 odcinku, w scenie, w której to Gumball zamknął Richarda wraz z panem Robinsonem w śmietniku, po to, żeby oni się pogodzili i przy okazji muszą razem współpracować i mają 15 minut na to, żeby uciec z kontenera, bo po tym czasie przyjedzie tam policja i scena tego typu nawiązuje do wszystkich filmów cyklu Piła. A co to za dziwny instrument muzyczny? Przecież to jest kamera! Dzień dobry, panowie. Ten spór zaczął się od kubła i w nim się zakończy. W 29 odcinku Darwin wyciąga zmutowany kawałek pizzy, który otrzymuje nogi i zaczyna piszczeć oraz uciekać. I ta scena ma nawiązywać do kosmity z filmu Coś z 1982 roku. Nieco później nasze postacie grają w grę, która ma nam sugerować film Jumanji, w którym to też główni bohaterowie grali w grę i to, co się działo w grze, przenosiło się do ich realnego świata. W odcinku Granica możemy zobaczyć wściekłą Nicole, która goni za Richardem i myśląc, że go widzi, wlatuje w ekran, który przedstawiał widok Richarda z kamery. I ta konkretna scena ma nawiązywać do Jurassic Parku, do sceny, w której to raptor gonił za bohaterką tego filmu. Jednakże wleciał on również w jej odbicie. W 31 odcinku Gumball odczuwa w sobie wewnętrzny spokój oraz radość życia, po czym zaczynają go otaczać różne małe leśne zwierzątka. I to właśnie ta scena ma nawiązywać ponownie do Królewny Śnieżki. Nie wiem, jakoś tak się czuję totalnie pogodzony ze światem. Mówiłem ci kiedykolwiek, że cię kocham? Chyba raczej nie. Pod koniec 32 odcinka Banan Joe jest całkowicie unieruchomiony, a jedyne co może robić to klikać w dzwonek, w który to miał klikać dwukrotnie na tak i jednokrotnie na nie. I ta konkretna scena nawiązuje do serialu Breaking Bad, w którym to również mieliśmy postać na wózku, która komunikowała się z innymi postaciami za pomocą dzwonka. No dobra, jeden raz na tak, dwa razy na nie. Boli cię? Bandaże cię cisną? Dalej jesteś zły? O, jak dobrze, że ci przeszło!
W 33 odcinku Nicole bierze i pokazuje w swoich oczach mrok i duszę umarłych, co to ma nawiązywać do filmu z Ghost Riderem z 2007 roku, który również miał podobną umiejętność. Dwa odcinki później Gumball z Darwinem nagrywali swój własny film, który jest swego rodzaju parodią drugiej części Rambo. W 39 odcinku mamy scenę wyłaniającego się Słońca, Księżyca i Ziemi, jednego po drugim. I ta scena jest odzwierciedleniem sceny z filmu Kosmiczna Odyseja 2001, który miał swoją premierę w 1968 roku. W końcu dotarliśmy do 40 odcinka drugiego sezonu Niesamowitego Świata Gumballa, w którym to możemy zobaczyć scenę nawiązującą do filmu Godzilla kontra Kong. W pierwszym odcinku trzeciego sezonu mamy pewną scenę, rozmowy Gumballa z tatą Penny, który mówi mu o swoich różnych specjalnych zdolnościach, które to Gumball nie chciałby poznać. Więc posłuchaj, mam pewne nadprzyrodzone zdolności, zdolności, które zdobyłem w mojej wieloletniej pracy. Ta właśnie scena ma nawiązywać do pierwszej części filmu Uprowadzona z 2008 roku, w którym to mieliśmy bardzo podobną kwestię. Mam natomiast wyjątkowe umiejętności, które zdobywałem w trakcie wieloletniej służby. Kilka scen dalej mogliśmy zobaczyć fragment, w którym to była prowadzona dyskusja między krasnoludem a Gumballem i Darwinem, a jego motywująca przemowa miała nawiązywać do krasnoluda z Władcy Pierścieni. Gdzie wasza duma? Gdzie wasze brody? Gdzie wasze topory? Kolejne nawiązanie dostajemy dopiero w 5 odcinku tego serialu, w którym to nasze postacie przygarnęły żółwia, który okazał się być strasznie nietypowym żółwiem, bo tylko w głowie miał sianie zniszczenia. I w pewnym momencie dostajemy perspektywę żółwia, która pokazuje nam główne postacie w podczerwieni, a jest to jawne nawiązanie do Predatora, który też tak potrafił skanować swoje otoczenie. Kilka scen dalej dostajemy pewien fragment, w którym to żółw wychodzi z ognia, co to ma nawiązywać do Terminatora z 1984 roku. W 6 odcinku Gumball postanowił stworzyć swoją własną armię tostów, jednakże jego plan wymknął mu się spod kontroli i doszło do starcia między złym a dobrym tostem, który to zaczął krzyczeć do Gumballa, że on musi wybrać jednego z nich, a drugą postać musi puścić. I to miało nawiązywać do filmu Synalek z 1993 roku, gdzie nasza postać musiała wybrać, kogo uratuje, czy własnego syna, czy jego kuzyna. To już koniec, jesteśmy cięźcy, będziesz musiał puścić! Błagam, jesteście tylko tostami, umiem udźwignąć kanapkę. Pod koniec odcinka o tytule imię, Gumball przypomina sobie, jak ma naprawdę na imię i przestaje być kontrolowany przez swoje złe alter ego, które to rozpada się na drobne cząsteczki. Ta scena ma nawiązywać do jednej z ostatnich scen Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic, w której to przeciwnik Harry'ego również rozpadł się na drobne kawałeczki. W 10 odcinku dostajemy scenę z postacią wyglądającą jak typowy psychol, która to była wzorowana na jednej z postaci z filmu Wzgórza mają oczy z 1977 roku. W odcinku Oszust mogliśmy zobaczyć pewną scenę, w której to dyrektor Brown otwiera przed Gumballem i Darwinem swoją teczkę, w której to miał niezwykłe skarby. Weźcie co tylko zechcecie. Ta scena ma nawiązywać do podobnej sceny z teczką z filmu Pulp Fiction. Odcinek 12 daje nam nawiązanie do filmu Znaki z 2002 roku, jednakże podobne foliowe czapeczki pojawiały się w wielu filmach związanych z kosmitami. Chwilę później mamy scenę w otchłani, w której to Darwin używa lakieru do włosów, żeby w niej się przemieszczać. I ta scena ma nawiązywać do disneyowskiej animacji, jaką był Wall-E, który to posiłkował się gaśnicą. Pod koniec 13 odcinka dostajemy scenę, w której to Gumball z Darwinem mają starcie w biurze z prezesem korporacji, który posługuje się swoim pracownikiem, a w zasadzie na nim żeruje. I nasz zwinięty papierek się po chwili rozwija i pokazuje swoją złą twarz. Niech mnie zobaczą. Tak, panie. Ja jestem pan Chanax. Podobną scenę mogliśmy zobaczyć w pierwszym filmie z Harrym Potterem, w którym to po raz pierwszy mogliśmy ujrzeć Voldemorta. Harry Potter. W 14 odcinku jest scena, w której to Darwin zaczyna się świecić i otrzymuje supermoce, a styl animacji ma tutaj nawiązywać do Dragon Balla. W odcinku prawo mamy nawiązanie do filmu Speed z 1994 roku, które to polega na tym, że policjant Donat wjeżdża w wózek pełen puszek oraz butelek. I taką scenę mieliśmy w filmie, a jedyną różnicą było to, że w filmie główne postacie jechały autobusem, a tutaj samochodem.
Kolejne nawiązanie pojawia się w 17 odcinku, a jest to nawiązanie do pierwszego filmu ze Supermanem z 1978 roku. Samo nawiązanie polega na tym, że Nicole wciela się w rolę Supermamy, która ma charakterystyczny kosmyk włosów na głowie, jaki miał Superman. Następnie możemy usłyszeć, jak jedna z postaci, patrząc się na Nicole, mówi, czy to jest ptak, czy to samolot, co to też jest nawiązaniem do pierwszego Supermana. O, spójrz, czy to jest ptak, czy to samolot? To samolot. Nie, nie to. Trzymajcie się, chłopcy! Ostatecznie nasi bohaterowie są ratowani przez Nicole. W taki sposób, że to wygląda tak, jakby ona ich uratowała w locie. Dzięki swoim supermocom. W 19 odcinku Gumball ma problem z wyniesieniem śmieci. Więc Nicole mówi mu, że albo ten to zrobi, albo będzie miał spotkanie z nią. Po czym zakłada na twarz okulary. I sama określa się Terminatorem. Po czym wychodzi z pomieszczenia jak robot. Hej, przestań marnować czas i wynieś śmieci. Chyba, że chcesz spotkania... Termamaminatorem. Jeszcze tu wrócę. Nie wiem, czy kiedyś oglądaliście taką animację jak Zakochany Kundel. Jest to film z 1955 roku, który również doczekał się nawiązania w Gumballu. Mianowicie w 22 odcinku mamy Penny, która je jedną nitkę spaghetti wraz z Gumballem i Darwinem. Oczywiście to ma odzwierciedlać tą scenę z filmu, gdzie dwójka zakochanych psów je jedno spaghetti. Myślę, że akurat ta scena jest znacznie bardziej znana niż sam ten film. W 23 odcinku dostajemy nawiązanie do filmu The Ring, w którym to Samara Morgan wychodzi z telewizora. Akurat w przypadku Gumballa z telewizora wychodzi upiór ojca Carrie. Dwa odcinki dalej dostajemy kolejne kilka nawiązań. Pierwszy z nich należy do Mad Maxa, w którym to Pan Small wciela się w jedną z głównych postaci z drugiej części tego filmu, która to powstała w 1981 roku. Jeżeli ktoś nie oglądał pierwszych filmów ze świata Mad Maxa i chce się pośmiać z nieudolnych efektów specjalnych i dziwnych kostiumów, to mega polecam obejrzeć sobie ten film. Jest nasze terytorium, a wy na nie wtargnęliście. Natomiast kolejne nawiązanie w tym odcinku dotyczy dźwięków wydawanego przez Nicole. Ten dźwięk oraz ruchy wykonywane przez Nicole mają nawiązywać do Tuskenów z Gwiezdnych Wojen. W odcinku, w którym była mowa o Slazentagu, przyrównano tam Pannę Simian do Grincha. Okropny pomysł. Za to chwilę później widzimy Richarda, jak się przemienia. I w tej scenie kolor tła oraz to, w jaki sposób Richard to wykonuje, ma nawiązywać do Sailor Moona. W 29 odcinku Gumball przypadkiem znieca pożar w bibliotece, którego efektem jest to, że pani bibliotekarka zaczyna biec w jego stronę i wykonuje to w taki sposób, jaki wykonywała to bibliotekarka w animacji Pixara Uniwersytet Potworny. Za to w 30 odcinku nasze postacie przygotowywują w domu wiele pułapek i myślę, że każdemu tu przychodzi tylko jeden film, do którego ta scena mogłaby nawiązywać. Oczywiście mam tutaj na myśli Kevina samego w domu. Oczywiście już za niedługo święta i jak co roku Kevin pewnie znowu się pojawi w polskiej telewizji. W kolejnym odcinku Nicole kręci pod domem bączki, przy czym gubi tablicę rejestracyjną i ta scena ma nawiązywać do sceny z filmu Powrót do przyszłości. Za to w 32 odcinku możemy zobaczyć to, jak Gumball z Darwinem oglądają na telewizorze Strusia pędzi wiatra wraz z kojotem Willim. W 33 odcinku Gumball na scenie wykonuje własny pokaz swoich aktorskich umiejętności, przy czym on jednocześnie nawiązuje tam do Indiana Jonesa, Hulka, Harry'ego Pottera i Mortal Kombat. Czy mnie takiego? To należy do muzeum! To mój sekret, zawsze jestem zły! Shuriken Expecto Patronum! Gumball wygrywa Fatality! Odcinek dalej mamy pewną scenę, w której to Anais próbuje podprogowo wymusić na Gumballu, żeby ten ją zabrał do kina na film. I do tego celu puszcza na telewizorze fragment animacji, która ma nawiązywać do Pokémonów. Następne nawiązanie dopiero dostajemy w 37 odcinku, w którym to ciemność próbuje pochłonąć Gumballa. I ta konkretna scena ma nam sugerować scenę trzeciego Spidermana z 2007 roku, kiedy to nasz człowiek pająk musiał zmierzyć się z Venomem. Jak jesteśmy w temacie Marvela, to w 40 odcinku dostajemy scenę, w której to Nicole przemienia się w Hulka, jednakże Richardowi udaje się ją złagodzić. Cofnąć się! Za chwilę Solid niego zdyscyplinuje! Już w samym pierwszym odcinku dostajemy kilka nawiązań. Pierwsze z nich polega na tym, że jak Richard wjeżdża do portu i widzi przed sobą masę kontenerów, a one następnie się oddalają, to ta scena ma nawiązywać do sceny z Indiana Jonesa z filmu Poszukiwacze zaginionej Arki.
Chwilę później widzimy to, jak Richard trzyma samochód i używa swoich nóg, by go napędzić. A to jest nawiązanie do Flintstonów, którzy używali również swoich nóg, by napędzać swoje auta. Trzecie nawiązanie w tym odcinku polega na tym, że Richard wjeżdża ciężarówką do typowego dla Ameryki rowu, co to nawiązuje do drugiej części Terminatora. W drugim odcinku widzimy Roba, który usiłuje zestawić pułapki na Gambola i Darwina, ale oczywiście mu to nie wychodzi. I podobny schemat mieliśmy w kreskówce z Kojotem Willim i Pędzi Wiatrem. W trzecim odcinku czwartego sezonu mamy w jednej scenie nawiązanie do animacji roboty oraz do X-Menów. Mianowicie Darwin przyciąga do siebie różne metalowe rzeczy, co to ma nawiązywać do animacji roboty. Natomiast po chwili Gumball odczytuje myśli Darwina, co to ma nawiązywać do jednej z postaci z X-Menów. Darwin! Nie wyrażaj się! Kolejne nawiązanie pojawia się w czwartym odcinku, które polega na tym, że Gumball wraz z Darwinem jadą na Tinie, która to następnie uderza z impetem w autobus. I podobną scenę mieliśmy w filmie Jurassic Park. No może z tym wyjątkiem, że nikt tam nie ujeżdżał T-Rexa. W kolejnym odcinku dostajemy scenę z Nicole, z której to wychodzi język posiadający zęby, który jest charakterystyczny dla kosmitów z serii filmowej Obcy. Nie tak działają hashtagi. Dwa odcinki później mamy scenę z robotem na tle pożaru, którego oczy po chwili stają się czerwone. I ta scena ma nawiązywać do sceny z drugiego Terminatora. Za to w siódmym odcinku Gumballowi w końcu udaje się osiągnąć najwyższy poziom mocy, przez co on przemienia się w postać nawiązującą do Dragon Balla. Ósmy odcinek tego serialu polega na tym, że Gumball wraz z Darwinem próbują zniechęcić potencjalnych kupców na dom państwa Robinsonów. I w tym odcinku możemy zobaczyć wiele scen, które mają nawiązywać do filmów grozy. Pierwszym z nich jest film o tytule Kiedy gasną światła z 2013 roku, a konkretnie scena, w której to Darwin się pojawia, kiedy gasną światła. Kilka scen dalej Darwin pojawia się w toalecie, przebrany za postać z filmu Klątwa z 2004 roku. Ostatnim nawiązaniem w tym odcinku jest fragment, kiedy to Richard uderza łopatą w drzwi szopy i zagląda do niej przez szparę, a to ma nawiązywać do kultowej już sceny z filmu Lśnienie. W dziesiątym odcinku Anais poddaje analizie klientów sklepu, po to by przewidzieć, który z nich pierwszy odjedzie z parkingu, a co za tym idzie, zwolni on swoje miejsce parkingowe. Oczywiście taka analiza ma nawiązywać do filmów z Sherlockiem, który również wszystko dokładnie analizował. Zajrzyjmy do torby pana Pizzy. Kształty przedmiotów wskazują na to, że kupił zabawki i soki w kartonie. W 11 odcinku Richard ma na sobie strój mający przypominać Conana Barbarzyńcę. Kilka scen dalej mamy ponownie Richarda udającego barbarzyńcę, ale tym razem też on udaje to, że jego samochód jest koniem, który to zapada się w bajorze. A ta scena ma nawiązywać do filmu Niekończąca się opowieść z 1984 roku. W odcinku komiksy Gumball udaje postać z komiksu, którego on jest główną postacią. I w pewnym momencie mamy scenę, w której to on podchodzi do taty Tobiasa i chce go zabrać na przecudowny lot. Oczywiście on tylko udaje, że leci, ale udaje to w taki sposób, jaki to wykonywał Superman. Za to chwilę później, w scenie, kiedy to Gumball przesłuchuje Billego, to wówczas ma ton głosu oraz sposób bycia jak Batman. Gdzie jest piłka? Ale ja nie wiem! Gdzie jest piłka? Coś nie zgubiła? Przysięgam! A nawet przedostatnia scena tego odcinka Gumballa nawiązuje do pierwszych komiksów z Batmanem, w których to mogliśmy zobaczyć go oraz Robina. Ostatnia scena tego odcinka, w której to Gumball wrzuca swój strój do śmietnika, nawiązuje do drugiej części Spidermana z 2004 roku. Odcinek dalej Penny ma animację, która nawiązuje do Sailor Moon. Kolejne nawiązanie dopiero pojawia się w 17 odcinku czwartego sezonu, a jest to nawiązanie do Matrixa, które to polega na tym, że Darwin przewiduje wszystkie ruchy Gumballa oraz blokuje każdy jego cios. Niby co? Że chciałeś mnie uszczypnąć, mówiąc, a tego się nie spodziewałeś! W 19 odcinku Gumball z Darwinem w restauracji Joyful Burger spotykają pewnego żółtego gościa, który podsuwa im rozwiązanie zagadki. A po momencie Gumball daje mu okulary, co to oczywiście ma nawiązywać do CSI. W odcinku początki mamy kolejnych kilka nawiązań. Pierwszy z nich nawiązuje do filmu E.T. Mianowicie mamy tutaj scenę, w której to Darwin naśladuje Gumballa, a po chwili czują między sobą specjalną więź. Kolejna scena nawiązuje tym razem do animacji Nemo. Mianowicie do sceny, w której to Marlin z Dory pytali się przepływającą ławicę ryb, czy nie widzieli czasem Nemo. Otóż tu mieliśmy podobną scenę z tym, że Darwin się pytał ryb, jak on ma wrócić z powrotem do Elmore.
Chwilę później mamy scenę, w której to Darwin spogląda w górę płetw. I ta właśnie konkretna scena nawiązuje do filmu Ściśle Tajne z 1984 roku. W 23 odcinku 4 sezonu dostajemy kilka scen, w których to zarówno pan Small, jak i Gumball z Darwinem przebierają się za klaunów. I te sceny są idealnym odzwierciedleniem filmu Patch Adams z 1998 roku. Odcinek dalej mamy nawiązanie do filmu Taxi 2, w którym to jest ucinany przód samochodu i zostaje w nim tylko kierowca z kierownicą. W 26 odcinku widzimy wspomnienie całego związku pana Robinsona z panią Robinson. I oczywiście ta scena ma nawiązywać do kilku scen z animacji Odlot, w której to mogliśmy zobaczyć wspomnienia Karla oraz jego żony. W odcinku Gniazdo nasza rodzinka Watersonów odkrywa to, że ich żółw zniósł wiele jaj, z których to za kilka chwil wylęgnie się masa niszczycielskich żółwi. To Trionix? I ten w zasadzie cały odcinek nawiązuje do serii filmów Obcy. I oczywiście ten niszczycielski żółw oraz jego ogromna rodzinka ma nam odzwierciedlać kosmitów. Światło! Światło! Nie! Nie idź w stronę światła! Zostań! Zostań! Nie! Zabierz latarkę! Strasznie mi świecisz po oczach! Przepraszam. W tym odcinku mamy jeszcze jedno nawiązanie, tym razem do filmu World War Z. Mianowicie, kiedy rodzinka Watersonów się przytula i się kuli, myśląc, że to już jest ich koniec, nagle stado żółwi przebiega obok nich. Podobnie jak to było w filmie. Z tym, że zombie przebiegły wokół ocalałego, nawet nie zwracając na niego uwagi. W odcinku 30 możemy zobaczyć tatę Alana, który jest przebrany za Waltera White'a, serialu Breaking Bad. Odcinek dalej mamy pewną scenę, która przedstawia śpiących państwa Robinsonów, którzy nawet w śnie toczą ze sobą walkę, która to ponownie nawiązuje do Dragon Balla. W 33 odcinku nasza rodzinka przebiera się za rzeczy oraz postacie związane z wodą, po to, żeby Darwin lepiej czuł się wśród nich. I jedną z tych postaci jest syrenka, za którą to jest przebrany Gumball. I oczywiście ta syrenka ma nawiązywać do Arielki. Syreni ogon. Czemu pytasz? Bo to wygląda podejrzanie. Masz rację. Może powinniśmy to przemyśleć i spojrzeć na siebie krytycznie w lustrze. W kolejnym odcinku mamy przedstawienie, w którym to mamy nawiązanie do Harry'ego Pottera, w którego wciela się Darwin. Następny odcinek przedstawia nam scenę, w której to Gumball wraz z Tobiasem toczą się po podłodze, zostawiając na niej swoje ślady. I ta krótka scena ma być hołdem nawiązującym do pierwszego sezonu SpongeBoba, który w podobny sposób malował płot. W 39 odcinku Gumball zamienia się w węża, który to próbuje zahipnotyzować Darwina. I ta konkretna scena ma nawiązywać do animacji Księga Dżungli, w której to też mieliśmy podobną scenę. Kilka chwil dalej Gumball z Darwinem łapią w szkole duchy, co to jest nawiązanie do Ghostbusters. W ostatnim odcinku tego sezonu Rob zdobywa pilota, dzięki któremu może robić dosłownie to, co chce. I na tej samej zasadzie polegał film Klik i robisz, co chcesz, z Adamem Sandlerem w głównej roli. Jeżeli chodzi o czwarty sezon, to są wszystkie nawiązania do filmów i animacji, jakie się w nim pojawiły, które to pojawia się w drugim odcinku piątego sezonu. A polega na tym, że Bobert powoli zapada się w piłkach od zbijaka, po czym pokazuje kciuk w górę. I właśnie to ma nawiązywać do drugiej części Terminatora. Kolejne już znacznie bardziej oczywiste nawiązanie pojawia się w trzecim odcinku, w którym to Anais prosi Gumballa oraz Darwina o pomoc. A ci przy okazji przemieniają się w czerwonego i żółtego Power Rangersa. W czwartym odcinku Banan Joe dostaje do testowania niebieski miecz świetlny, który oczywiście nawiązuje do Gwiezdnych Wojen i prawdopodobnie ma to też nawiązywać do Luka. Nieco później naukowcy wyrzucają ten miecz świetlny na śmietnik, w którym to możemy zobaczyć kilka innych rzeczy nawiązujących m.in. do drugiej części Powrotu do Przyszłości, drugiej części Terminatora oraz Człowieka Rakiety. Chwilę później w tym samym odcinku dom Watersonów się przemieszcza, a za ich oknem pojawiają się postacie z innych kreskówek Cartoon Network. Między innymi możemy tam zobaczyć Clarence'a, zwyczajny serial oraz wujcia Dobrą Radę. Piątka jedzie bez trzymanki, na 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 na, piątka jedzie bez... Dzień dobry. Pod koniec tego odcinka nasze postacie spotykają Krasnoluda, który zaprasza ich na wspólną przygodę, co to jest oczywiście jawne nawiązanie do Krasnoluda z Władcy Pierścieni. Scenę później ponownie widzimy tego Krasnoluda, który lata na włochatym smoku, który nawiązuje do smoka z filmu Niekończąca się opowieść. W szóstym odcinku mamy kolejne trzy nawiązania. Pierwszym z nich to są przejścia między wspomnieniami Nicole, które nawiązują do podobnych przejść i powrotów do swojego dzieciństwa, jakie mogliśmy zobaczyć w filmie Ratatouille. Chwilę później widzimy alternatywną przyszłość Nicole, w której jest ona szalona. I ta scena
ma nawiązywać do filmu Psychoza z 1960 roku. Kilka scen dalej możemy zobaczyć wspomnienie Nicole, która przeprowadza nas przez każdy etap jej związku z Richardem, co to jest oczywiście nawiązaniem do animacji Odlot, w którym to mogliśmy zobaczyć podobną sekwencję scen Carla oraz Ellie. W odcinku Sobowtór możemy zobaczyć nawiązanie do chińskiej kopii Gumballa o nazwie Chichi Miracle Star. Załatwmy to w cywilizowany sposób. Cześć, na imię mi Gumball. Cześć, na imię mi Chichi. Przestań wszystko po mnie powtarzać, ale... Kolejne nawiązania pojawiają się w 14 odcinku Gumballa. Pierwszy z nich polega na tym, że Gumball ma charakterystycznie zawiązaną chustę na głowie oraz jest cały wydziarany, co to nawiązuje do rapera Tupaka. Natomiast w scenie pościgu widzimy, jak tato Richarda wyskakuje z rury. Przedawało się emerytom działki na Księżycu, he? Idziemy do więzienia! I ta właśnie scena nawiązuje do filmu Ścigany z 1993 roku. Uklęknij. Natychmiast. W odcinku Wazon nasze postacie starają się zniszczyć wazon na zlecenie Nicole i wówczas jej złowieszcza mina nawiązuje do Grincha. Za to próba zniszczenia tego wazonu przez Anais nawiązuje do Coyota Williego. W odcinku Pudło pojawia się kilka kolejnych nawiązań. Pierwszy z nich jest w momencie, kiedy Gumball zabiera to pudło do domu i to jest nawiązanie do filmu Pułapka z 2009 roku. Nieco później Gumball przez nadmiar używania portali powoli przemienia się w kreaturę podobną do postaci, jaką mogliśmy zobaczyć w filmie Mucha z 1986 roku. Pod koniec tego odcinka mamy scenę, w której to Darwin mówi, że najważniejsza jest wyobraźnia i pudło może być tym, czym się chce. Pomyśl tylko, kartonowe pudło może być rakietą, wehikułem czasu, okrętem, co z potworem zmaga się. I ta właśnie scena nawiązuje do sceny SpongeBoba z odcinka Pudło. Witaj na pokładzie, Skalmar. Właśnie zaokrętowałeś się na SS, twoja wyobraźnia. Odcinek 19 nawiązuje do pierwszego filmu z Harrym Potterem, a mianowicie do sceny, w której to haremu jest dobierana odpowiednia różdżka. W tym odcinku Gumballa było dosłownie to samo, tylko że tutaj była dobierana odpowiednia deska dla Darwina. W odcinku 23 dyrektorowi Brownowi przez chwilę pojawia się z tyłu głowy dodatkowa twarz, która to ponownie nawiązuje do pierwszej części Harry'ego Pottera. Odcinek później możemy zobaczyć to, jak Richard jest trenowany przez Gumballa oraz Darwina, co to nawiązuje do dwóch produkcji, zarówno do filmu z Rockim oraz do pierwszego filmu z Kung Fu Pandą, w którym to nasza panda była trenowana na smoczego wojownika. W odcinku Czarownik dostajemy kolejnych kilka nawiązań. Pierwsze z nich ponownie nawiązuje do Harry'ego Pottera, a polega na tym, że nasza dwójka postaci musi wyczyścić włochatą toaletę z zębami, która chce ich pogryźć, co to nawiązuje do podobnej sceny w tym filmie, z tym, że Harry musiał się tutaj zmierzyć z książką. Tak, wiem co teraz powiesz, uczy nas jak machać różdżką albo coś takiego. W kolejnej scenie widzimy żyjący dywan, który nawiązuje do dywanu Aladyna. Na koniec tego odcinka Gumball wyciąga z doniczki gadającą roślinę, która to ponownie nawiązuje do stworzenia z uniwersum Harry'ego Pottera. Odcinek dalej mamy ponowne nawiązanie do SpongeBoba, w scenie, w której to Larry pyta się Gumballa z Darwinem, co dodają do hamburgerów, a oni mu na to odpowiadają, że tworzą je z miłością. Nie wiem, czego wy tam dodajecie, ale klienci po prostu uwielbiają wasze burgery. Nasz tajny składnik to miłość. W 34 odcinku Nicole musi się zmierzyć z naszymi postaciami, które to przemieniły się w gremliny z filmu o takim samym tytule. I właśnie to jest pierwszym nawiązaniem w tym odcinku. Natomiast drugie nawiązanie polega na tym, że Richard próbuje ich poskromić, co to ma odzwierciedlać scenę z filmu Jurassic Park, w którym to nasza główna postać chciała poskromić raptory. Odcinek Kolejka jest cały nafaszerowany nawiązaniami do Gwiezdnych Wojen. Pierwszy z nich pojawia się od razu na początku odcinka, w scenie, w której widzimy dyszącego staruszka, co to oczywiście ma nawiązywać do Vadera. Z tym pogotowiem, tracisz na sekundę przytomność, a oni zaraz zajmują twoje miejsce w kolejce. W kolejnej scenie państwo Pepperoni opuszczają kolejkę i wówczas można zobaczyć, jak pani Pepperoni jest przebrana za Leję, a pan Pepperoni za Hanna Solo. No generalnie to cały ten odcinek jest załadowany nawiązaniami do Gwiezdnych Wojen, dlatego gorąco polecam sobie go obejrzeć. Z tego odcinka ja wam jeszcze pokażę ostatnie nawiązanie, mające polegać na starciu Obi-Wana z Vaderem. Nie umiem zliczyć do 10, ale jestem biegły w binarnym języku androidów. Wcale nie jestem różowy. Maluję całe ciało, żeby dopasować się do koloru miecza laserowego. Z własnych włosów zbudowałem pełnowymiarowy model Jastrzębia Tysiąclecia.
W pierwszym odcinku szóstego sezonu możemy zobaczyć to, jak Gumball wraz z innymi odpadkami trafia na wysypisko śmieci, po czym następnie przesuwa się wraz z nimi po taśmie, po to by następnie wpaść do niszczarki. I jest to bardzo podobna scena do tej, którą mogliśmy zobaczyć w animacji Toy Story 3, a szczególnie, że Gumball w ostatniej chwili jest ratowany przez Darwina, podobnie jak to było z postaciami z filmu Pixara. W odcinku Kobieta dowiadujemy się tego, że Richard potajemnie się przebiera za kobietę i w tym odcinku poznajemy jego trzy starsze koleżanki, które to mają odzwierciedlać postacie z serialu Złotka z 1985 roku. A, facetia! Wreszcie! Czekamy tak długo, że ciuchy Angeli znowu zrobiły się modne. Lepiej późno niż nijak, Mario. Dziewczyna musi poświęcić chwilę dla urody. Droga facetio, czasy, gdy byłaś dziewczyną, minęły wraz z dinozaurami. W odcinku Lenistwo możemy zobaczyć kolejnych kilka nawiązań do produkcji kinowych. Pierwsze z nich widzimy w momencie, jak Gumball z Darwinem przenoszą się do Międzygalaktycznej Rady, która to ma nawiązywać do Rady Jedi z Gwiezdnych Wojen. Kilka scen dalej z telewizora wychodzi pewna postać, która nawiązuje do filmu The Ring. Po tej scenie możemy zobaczyć zepsuty termostat, przy którym nasze postacie zaczynają się topić. I to oczywiście jest nawiązanie do trzeciej części serii filmów Oszukać Przeznaczenie. W kolejnym odcinku możemy zobaczyć, jak z Gumballa wychodzą różne emocje, które to nawiązują do animacji W głowie się nie mieści. Humor! Chcesz usłyszeć dobry żart? To ja! A co się kryje za tym nosem? Wielki lęk. Tak myślałem. Proszę bardzo. Jestem strach. A ja jestem optymist! Chwilę później dostajemy zlepek kilku scen, które to mają przedstawiać Tobiasa jako najlepszego przyjaciela Gumballa. A żeby on został jego najlepszym przyjacielem, to musi on najpierw wyeliminować wszystkich pozostałych jego przyjaciół. Co? Zaczynajmy. I w trakcie robienia tej czynności kilka scen, jakie możemy tutaj zobaczyć, nawiązuje do filmu Nieśmiertelny. McCloud? W odcinku Sąsiad dostajemy kolejne nawiązanie do animacji Zakochany Kundel. Mianowicie w tym odcinku Gumball wraz z Darwinem próbowali poznać nazwisko swojego sąsiada, a żeby tego dokonać, postanowili go ożenić z bezdomną kobietą. I w pewnym momencie mamy scenę, w której to nasze postacie serwują im spaghetti, które nawiązuje do tej animacji Disneya. Kolejne nawiązanie pojawia się dopiero w 14 odcinku, w którym to na jego początku widzimy policjanta, który trzyma laleczkę. I owy przedmiot ma nawiązywać do filmu z laleczką Chucky. Tu jest jakaś paskudna lalka! Chwilę później możemy też zobaczyć drugiego policjanta, który trzyma lampę Aladdina. W 16 odcinku mamy scenę, w której to lekarz po raz pierwszy pokazuje Nicole jej rodzicom i ona od razu jest ubrana tutaj w garnitur, co to nawiązuje do animacji Dzieciak rządzi. W 19 odcinku mamy scenę, w której to kilka naszych postaci za pomocą lin wpada do szkoły i to ma nawiązywać do dwóch filmów, do Potwory i Spółka oraz Robin Hooda. W kolejnym odcinku Darwin trzyma książkę, która wygląda zupełnie tak samo jak książka z serialu Czarodziejki. Za to kilka scen dalej nasze postacie próbują zakraść się do domu Hektora po rzeczy do magicznej mikstury. I w momencie, kiedy mama Hektora się obraca za siebie, oni używają peleryny niewidki, która to nawiązuje do pierwszego filmu z Harrym Potterem. Nie widać ciała! W 21 odcinku Larry dostaje swój oddzielny serial, którego intro było wzorowane na intrze innego serialu o nazwie Cowboy Bebop. Dwa odcinki dalej nasze postacie towarzyszą rodzinie Pepperoni. Jak się później okazuje, oni przez przypadek dołączyli do grupy osób specjalizujących się w napadach. Kochanie, to nie urodzinowe czapki. Ale mógłby mieć urodziny. Kto urządza w ratuszu urodziny? Nie mam pojęcia! I w filmie Minionki z 2015 roku mieliśmy bardzo podobną scenę, w której to nasze żółte stworki zabrały się ze złą rodzinką na złowieszczy konwent, a przy okazji pomogły im obrobić bank. Wy tu zaczekajcie, a my zaraz wrócimy. No dobra, rodzinko, do dzieła! Za to scena, w której to dokumenty są ciągnięte na łańcuchu za samochodem, ma nawiązywać do podobnej sceny z piątej części Szybkich i Wściekłych. W kolejnym odcinku nasi bohaterowie przypadkiem uśpili dwie wynajmujące ich dom kozy, a następnie nimi się zaczęli zajmować, żeby nie mieć przypału. I to ma nawiązywać do odcinka specjalnego Weekend u Briana, który pojawił się w serialu Jak poznałem waszą matkę. W 25 odcinku, który był odcinkiem halloweenowym, mieliśmy masę nawiązań. Otóż w tym odcinku Richard jest przebrany za Kratosa z gry God of War. Gumball oczywiście za Gandalfa, Darwin jest tutaj przebrany za potwora z Czarnej Laguny, a Nicole jest przebrana za postać z filmu E.T. Chwilę później możemy zobaczyć tutaj Leslie'ego, który jest przebrany za główną postać z filmu Krwiożercza roślina. Za to sprzedawca hot dogów jest tutaj przebrany za Doraemona.
Państwo Robinsonowie są tutaj przebrani za Frankensteina oraz jego żonę. Pan Small za to przebrał się tutaj za Sailor Moon, a Tobie za Kapitana Planetę. Za to Banan Joe jest tutaj przebrany za Pikachu z Pokémonów. Nieco później Tobie z Bananem Joe przyzywają Candymana. I w zasadzie ta scena ma tylko sens w oryginalnej wersji językowej, bo w polskiej wersji ona nie ma zbyt wielkiego sensu. Trzeba tylko wypowiedzieć jego imię 3 razy. Super, wchodzę w to! Słodycz, słodycz, słodycz! Poznajcie smak mojej słodkiej zemsty! Kilka scen dalej widzimy, jak pan budowlaniec, który de facto jest nawiązaniem do klocków Lego, ucieka przed Freddym Krugerem. Później znowu możemy zobaczyć kolejne nawiązanie do Samary Morgan, która uczy nasze postacie, czym są kasety. A pod koniec tego odcinka widzimy postać, która ma na sobie maskę z filmu Krzyk. I w tej scenie sama Sara jest dużo bardziej straszniejsza niż ta postać. Nie ukryjesz się, ponieważ zacznę cię szukać w twojej własnej piwnicy. Co do... 26 odcinek rozpoczyna się od tego, że Gumball jest przebrany za doktora Strange'a i próbuje poskromić kamień czasu. Za to w tym samym momencie możemy zobaczyć Darwina przebranego za Wonder Woman. Kilka scen dalej przenosimy się do głowy Gumballa, w której to możemy zobaczyć kokpit oraz postacie ubrane w charakterystyczny sposób, co postacie z serii filmów Star Trek. W kolejnym odcinku mamy różne tygodnie tematyczne w szkole, przez co możemy tutaj zobaczyć Darwina oraz Gumballa przebranych za R2-D2 oraz C-3PO, co to jest kolejnym nawiązaniem do Gwiezdnych Wojen. Gumball, tydzień techniki, pamiętaj! W 31 odcinku mamy kolejne 2 nawiązania. Pierwszym z nich jest przebranie Richarda, który to wciela się w postać z filmu Ucieczka z Nowego Jorku. Natomiast drugie nawiązanie polega na tym, że grupa postaci goniła naszych bohaterów, bo chcieli oni odzyskać lodówkę. I te postacie, które ich goniły, były charakterystycznie ubrane co postaci z filmu Mad Max. W 32 odcinku Richard jest przebrany za postać z serialu Dungeons and Dragons. Natomiast Nicole jest przebrana tutaj za Wonder Woman, a Anais za Gandalfa. Za to Gumball tutaj przybrał rolę krasnoluda, a Darwin Legolasa, co to jest oczywiście nawiązaniem do drużyny Pierścienia. W 33 odcinku w stronę Gumballa i Darwina pędzi pan Small, który przy okazji załamuje rzeczywistość i właśnie ta scena ma nawiązywać do Matrixa. Czy ktoś powiedział medycyna alternatywna? W 37 odcinku Gumball wciela się w rolę Jamesa Bonda i jedna scena nawet nawiązuje do pierwszego filmu z tą postacią. Ogólnie cały ten odcinek jest naszprycowany małymi nawiązaniami do wielu filmów szpiegowskich z dawnych lat, dlatego polecam go sobie obejrzeć każdej osobie, którą to ciekawi. Za to my sobie przejdziemy do nawiązań, które pojawiły się w 38 odcinku. Jedno z nich polegało na tym, że Nicole przyczepia metalową maskę na monitor komputera, co to nawiązuje do filmu Człowiek w żelaznej masce z 1998 roku. Chwilę później Nicole przegląda różne wpisy, w których to ona przedstawia siebie jako niebieskiego minionka, co to ponownie nawiązuje do filmów z tymi żółtymi postaciami. W 40 odcinku natomiast mamy nawiązanie do Królewnej Śnieżki i w zasadzie jeśli chodzi o sezon 6, to w taki sposób prezentują się wszystkie jego nawiązania do filmów oraz animacji. Ode mnie dzisiaj to na tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.